Dzień dobry, witam serdecznie. 7:55 w poniedziałek rano. Jarek skorzystał z propozycji pewnej pani poseł i udał się na samoemigrację do Japonii. Skąd jak wejdziecie na Twitter, to wysyła bardzo dużo ciekawych zdjęć, więc musimy go jakoś zastąpić do tego czasu, aż wróci. Obiecuję, że wróci. Razem z nim Krzysiek uciekł, więc dzisiaj ze mną Dominik. Dzień dobry, Dominiku. Dzień dobry. I zaczniemy może od szybkiego przeglądu prasy, ponieważ w poniedziałki akurat jest co czytać, bo tygodniki wychodzą. Opowiem wam o najważniejszym artykule, który dzisiaj jest... Nie, o najważniejszym artykule to powiem za chwilę. Najważniejszy artykuł jest o kapuście. Natomiast powiem o najważniejszym artykule nie o kapuście. To jest czołówka, dziennik, Gazeta Prawna, nagły zwrot w sprawie kwoty wolnej. No i co się okazuje? Wczoraj brałem udział w dyskusji w TVP na temat konstytucji dla biznesu i w ogóle o tym, jaki rząd ma wspaniały plan gospodarczy, rozwoju gospodarczego, no ale z czegoś trzeba za to płacić. No i już wiemy, z czego będziemy za to płacić. Między innymi dziennik Gazeta Prawna pisze dziś o tym, że rząd analizuje, czy stać go choćby na minimalną podwyżkę kwoty wolnej już od 1 stycznia 2017 roku. Bardzo mi się podoba pierwsze zdanie, gratuluję redaktorom dziennika. Pierwsze zdanie brzmi tak, jak wynika z naszych informacji, prace nad tym obniżeniem albo podwyższeniem kwoty wolnej, trwają na zapleczu gabinetu Beaty Szydło. Czyli rozumiem, gdzieś w korytarzu, przy schowku, namiotły, prace trwają, no ale tak czy inaczej, prace trwają i okazuje się, że są trzy możliwości. Ograniczona podwyżka kwoty wolnej dla wszystkich, czyli złagodzona wersja propozycji prezydenckiej, czyli dostaniemy podwyżkę tam o 1000 zł czy coś, kwoty wolnej od podatkowania. Druga możliwość to degresywna kwota wolna. Degresywna to brzmi jak depresyjna, no ale to jest też prawie to samo. Degresywna, czyli taka, która ogranicza, czyli taka, w której im wyższe dochody, tym mniejsza korzyść. Czyli ci ludzie, którzy mają się cieszyć z konstytucji dla biznesu, którą ogłosił premier Morawiecki właśnie, to nie dostaną podwyżki kwoty wolnej. Trzeci scenariusz to ograniczenie podwyżki tylko dla podatników o najniższych dochodach, czyli osób z dochodem do 8 tysięcy. Zobaczymy, która z tych opcji rząd wybierze. Tak czy inaczej widać, że zaczyna się szukanie pieniędzy. I że tych pieniędzy jest mało, bo tych pieniędzy naprawdę nie jest nieskończona ilość. I to, że rząd będzie ich szukał, to było jasne dla każdego, kto rozumie, jak się liczy budżet. Chcę wam też pokazać czołówkę Rzeczpospolitej dzisiaj. Chaos demoluje rynek. I to jest o Andrzej Stec, redaktor naczelny Parkietu, opowiada o tym, co się stanie, jak rząd przyjmie ten pomysł przejęcia reszty pieniędzy z OFE, co moim zdaniem nastąpi. I jest taka super tabelka tutaj. Państwo przejmuje prywatne firmy. To są firmy, w których większościowe udziały albo bardzo duże udziały mają OFE. Jeżeli państwo przejmie inwestycje z OFE, to stanie się właścicielem kolejnych firm. I chcę, może nie wiem, czy nam się Dominik uda pokazać, ale tutaj na przedostatnim miejscu na tej tabelce, zapalę światło, może będzie lepiej widać, jest Agora, w której OFE mają 50% udziałów. Jeśli rząd przejmie pieniądze z OFE, to Agora w 50% stanie się własnością Skarbu Państwa. Czyż to nie będzie pasjonujące? Tak czy inaczej, też wczoraj byłem w tej dyskusji w Telewizji Polskiej. Rozmawialiśmy o tym, czy to dobrze, że państwo przejmuje coraz większą część gospodarki. I zdaje się, że teraz jest taka moda na to, żeby mówić, że to dobrze, że państwo przejmuje coraz większą część gospodarki. Ja miałem wrażenie, że to do 1989 roku był taki system, w którym państwo rządziło dużą częścią gospodarki. Dobrze, ale nie chcę narzekać, chcę pokazać coś pozytywnego, chcę również pochwalić Gazetę Fakt, więc najważniejszy tekst dnia dzisiaj. Jak ukisić kapustę w domu? Muszę powiedzieć, że tekst mną wstrząsnął. I wstrząsnął pozytywnie absolutnie. Więc chcę, żebyście wiedzieli, że najlepiej, żeby warzywo pochodziło, bo to chodzi o to, jak wybrać tą kapustę. To już do końca programu, przez godzinę teraz będziemy o tym, ja będę czytał ten tekst. Najlepiej, żeby warzywo pochodziło albo od zaufanego rolnika, albo z uprawy ekologicznej. Gdy nie masz możliwości kupienia takiej kapusty, sam sprawdź kandydatkę do kiszenia. Ciekawe, o czym redaktorzy myśleli wtedy, Robercie. I jeszcze chcę wam przeczytać kolejną uwagę kluczową. Ważny jest środek. Ostatnim testem dla kapusty jest test przecięcia. Gdy głąb jest mały, nadaje się wybornie. Absolutnie, uważam, że z małymi głąbami sobie łatwiej poradzić niż z dużymi głąbami. Polecam ten tekst bardzo. Ja myślę, że dzisiaj po programie będę spędzał czas na kiszeniu kapusty. Ale póki co moja ukochana część tego programu. To jest coś, co po raz pierwszy w życiu robię. Prognoza pogody. I muszę wam powiedzieć, o proszę bardzo, to jest prognoza na dzisiaj. Ja od razu
Bardzo Państwa proszę, żebyście sobie sami tą mapkę oglądali. Zobaczcie, gdzie mieszkacie, jaką macie pogodę, ponieważ mówienie o pogodzie jest jedną z najtrudniejszych rzeczy w telewizji. Ja zawsze podziwiam prezenterów pogody. Moim ukochanym prezenterem jest Bartek Jędrzejak i zawsze go podziwiam za to, jak on potrafi fantastycznie o pogodzie mówić każdego dnia inaczej. Ja nigdy nie umiałem o nim mówić, dlatego że ja, przyznam się szczerze, rano jak się budzę, to patrzę za okno i patrzę... Jest śnieg, nie ma śniegu, pada deszcz, nie pada deszcz. Tak prawdę mówiąc, to mówienie o tym, jaka będzie prognoza na przykład na kolejne 14 dni, zobaczmy. Wiecie, w ilu procentach sprawdzają się prognozy na 14-dniowe? Poniżej 50%. Także to, że za ileś tam dni będzie 3 stopnie czy 5 stopni, to możemy sobie o tym dzisiaj powiedzieć, ale jak będzie, to się dopiero okaże. To trochę jak z polską polityką. Możemy sobie przewidywać, co się stanie za miesiąc, ale jakie to ma znaczenie? Kto z nas wie? Jest tylko jedna osoba w tym kraju, która wie, co się stanie za 14 czy 15 dni, więc... Gratuluję, popatrzyliście sobie, jutro też tą prognozę pogody wam opowiem. Powiem wam dokładnie słowo w słowo to samo, co dzisiaj powiedziałem na temat prognozy pogody. A ja myślę, że tak patrzę, jest pierwszy gość, to byśmy w takim razie poprosili pierwszego gościa, ponieważ bardzo jestem ciekawy jego zdania na temat tego, co się w sobotę w Warszawie działo. Dzień dobry, dzień dobry. Pan Łukasz Ługowski. Dzień dobry, witam panie Łukaszu bardzo. Dzień dobry. Pan Łukasz, który się zdziwił, że będziemy w samochodzie rozmawiać. Zdziwiłem się, bo pierwszy raz tak. Pasy ale zapinamy. Pasy zdecydowanie zapinamy. Ale powiem panu, że rozmowa w samochodzie to tak jak rozmawialiśmy przed wejściem na antenę. Naprawdę otwiera. I naprawdę miejmy mówi, nadzieję, że mnie też otworzy, bo różnie z różnymi. Panie Łukaszu, chcę panu przeczytać, co o sobotnim proteście nauczycieli powiedziała moja koleżanka szkolna, napisała w Gazecie Polskiej. Niech pan się spokojnie zapnie. Gazecie Polskiej, ale zanim to przeczytam... Pana Terlikowskiego spotykam tu pan. Gazetę Polską. Spotkał pan pana Terlikowskiego? Tak, po drodze, będzie za chwilę. Dzisiaj jest Światowy Podobno Dzień Życzliwości, chciałem podkreślić. To tak się listy podpisuje, życzliwy, prawda? Więc ja panu przeczytam, co moja szkolna koleżanka, posłanka PiSu, Joanna Lichocka, którą bardzo serdecznie pozdrawiam, napisała w Gazecie Polskiej dzisiaj na temat sobotniego protestu nauczycieli. Potem pokażemy, jak ten protest wyglądał, a potem ja jak się już pan uspokoi, to poproszę pana o komentarz. Ja jestem spokojny. Uwaga. To nie nauczyciele walczą z likwidacją gimnazjów, tylko postkomunistyczne formacje odsunięte teraz od władzy, wpływów i pieniędzy. To ci, którzy z Polski przez lata zrobili sobie jedno wielkie żerowisko. To popatrzmy, no, ładne. Popatrzmy, no to jak ten protest. Gratuluję koleżanki, ja też mam paru kolegów w dziwnych miejscach. A, tam było więcej takich postaci. To popatrzmy, jak ten protest sobotnie wyglądał, a za chwilę porozmawiamy o tym. Rozumiem, że reforma się nie podoba. Gwizdzę pani na reformę. No niekoniecznie. Reforma jest nieprzemyślana, nie podoba nam się. Dlaczego pani protestuje? Dlatego, że nie chcę, żeby zostały zlikwidowane gimnazja. Dlaczego? Podobno to zło samo wcielone. Dla uczniów przede wszystkim, dla nauczycieli. Aha. Mnóstwo budynków, które pozostaną. Nie wiadomo, co będzie z nimi zrobione. Nie ma żadnych plusów w tej reformie? Żadnych. Naprawdę żadnych. Reforma tak, ruina nie. Tak. Czyli za jakąś zmianą pan jednak jest. Ja jestem za każdą zmianą, dopóki jest przygotowana i dopóki jest omówiona z każdym, a nie wprowadzona w ciągu, nie wiem, paru dni czy dwóch miesięcy. Dobrze, panie Łukaszu, ja przyznam się, że słyszałem jeden argument, który jest dla mnie logiczny, argument przeciwko protestom nauczycieli. Aha. Państwo protestowaliście, jak były wprowadzane gimnazja, że to niedobrze. Teraz protestujecie, że to niedobrze, że są likwidowane gimnazja. No to może się na coś trzeba zdecydować. No, trzeba by się zdecydować na sposób robienia reformy. Jeżeli się robi reformę w szkole, to powinno być tak, że robi się reformę od pierwszej klasy i jak pan dziecko posyła do pierwszej klasy, to powinien pan wiedzieć, jak skończy szkołę, w jaki sposób skończy szkołę. Czy ja zaryzykowałbym twierdzenie, tak, ja bym do którego momentu? Do końca studiów? Że w zasadzie do końca studiów, kiedy w jakimś tam programie mówimy, nawet do habilitacji. No ale to znaczy, że żadnej reformy edukacji nie może pan zrobić z wyprzedzeniem krótszym niż 8 czy tam 10 lat? No tak, czy 12. No bo szkoła nie znosi tego rodzaju rewolucji. No ale, a poza tym... Cicho, tak jasne. A poza tym rzeczywiście powinien pan wiedzieć, jak to dziecko skończy w momencie, kiedy zaczyna. No, to jest normalne. No, to jest rozsądne. No dobrze, ale okej, no ale na logikę. Jeżeli widzę, ja minister edukacji, widzę, że coś się złego w szkole, w tym systemie dzieje, że on ale jest co się złego dzieje? Ale co się dzieje? Bo to jest znaczy... tak, że gimnazja wprowadzono rzeczywiście w takim zastanym systemie. Ja nie byłem wielkim miłośnikiem, i szukałem uzasadnienia. I poszedłem do Ireny Dzierżgowskiej, która
tak naprawdę był autorem tamtej reformy. I ileś tam było argumentów, które mnie słabo przekonywały, ale przekonał mnie ten argument podstawowy i zasadniczy, żeby nie mieszać dzieciaków z młodzieżą. I to jest rzeczywiście argument. Co prawda w gazecie gdzieś tam... Czy to, żeby mniejsze dzieci nie były z większymi? No nie, większe dzieci z mniejszymi, tylko dzieci z młodzieżą. Okay. To jest różnica, kolosalna różnica. Taki 13-14-latek już się czuje młodzieżą, już z takimi małymi dzieciakami, już nie chce być, mało tego, jeżeli mówimy o przemocy, to rzeczywiście to była zawsze przemoc. Nie wiem, czy pan jeszcze kończył ośmioklasówkę. Ja kończyłem ośmioklasówkę, u mnie przemocy było w szkole bardzo dużo. Ja kończyłem siedmioklasówkę jeszcze, ale to już mniejsza. I tej przemocy. Ale mnie było bardzo dobrze w tym systemie. Bardzo mi wspominam ten system. A ja w ogóle fatalnie wspominam szkołę. Wspominam kolegów. Kolegów tak, no ale zaraz. Ale jeżeli założymy, że do szkoły się chodzi po to, żeby się nauczyć brzydkich wyrazów, palenie papierosów i jeszcze paru tego rodzaju umiejętności, to w porządku. Natomiast tak naprawdę szkoła jest jakoś tam po coś, prawda? I ten cykl powinien być przewidywalny. On kompletnie przewidywalny nie jest w tej chwili. Ale czy to chodzi dobrze? Jest w tej chwili jakoś tam przewidywalny, natomiast w tym momencie, jak pan posyła dziecko do pierwszej klasy, nagle się okazuje, że dziecko nie kończy szóstej klasy, tylko znaczy inaczej. Jeszcze jest śmieszniej. Dziecko dostanie świadectwo. Mówię o pierwszoklasowych gimnazjalistach tegorocznych, prawda? Dziecko ma skończoną podstawówkę. Nie daj Boże, w pierwszej klasie nie zda, to znowu go cofamy do podstawówki. Znowu je cofamy do podstawówki, prawda? Mało tego, jak nie zda w trzeciej klasie gimnazjum, to cofamy go o rok. Dlaczego? No bo nie ma dziewiątej klasy w systemie, prawda? Nie ma dziewiątej klasy w systemie. Dobrze, ale to jest coś strasznego. Tutaj na tym to bym chciał się skupić, bo to jest cofanie dziecka nie za karę, tylko no, jeżeli ono nie zdało na przykład, bo było chore i w tym momencie 3 lata traci, prawda? Bo pierwszy rok traci, bo nie zdało. Drugi rok, bo z dziewiątej klasy cofamy do ósmej, bo tak się robimy. Pogubiłem, prawdę mówiąc. Ale... No to już mówię. Nie, bo to istotne, bo jak pan się pogubił, to i widzowie się pogubili. No. Więc mówię, jeżeli w pierwszej klasie powtarza dzieciak w tej chwili pierwsza klasa gimnazjum, jeżeli w tej chwili, po tym roku, który jest, prawda? Tak. Powtórzy pierwszą klasę, bo to jest ostatni rok gimnazjum. Nie dostaje się... Nie, to wraca do podstawówki i wraca do klasy siódmej, prawda? Bo to jest siódma w kolejności, tak? Okej. Okay. Dobra. Tak. Jeżeli w przyszłym roku powtarza, to powtarza w klasie ósmej, bo to jest ósma w kolejności. Tak. Ale jeżeli powtórzy za 2 lata w trzeciej klasie, to też powtarza w ósmej. Ale to pan, dobrze, ale to... No dobra, no okay, ale ja z takimi dzieciakami pracuję, to jest dla mnie problem, to jest dla mnie potężny problem, bo to jest taka trauma, z której ten dzieciak się nie wygrzebie. Dobrze, ale to znaczy, że nie jest problemem to, jaki ma być kształt polskiej szkoły i polskiego systemu edukacji, tylko to, że ta reforma powinna być wprowadzona z wyprzedzeniem. Ona powinna być przygotowana, ona powinna być zrobiona z wyprzedzeniem, pan powinien wiedzieć dokładnie... do jakiego systemu dziecko posyła. To podstawowa zupełnie rzecz. No ojej, no jak ze wszystkim, prawda? Idę do sklepu i kupuję biały serek, to kupuję biały serek, a nie, że mi wrzucą po drodze żółty. No tak, bo to trochę tak wygląda. No a ser to ser. Nie, bo tak, myśmy wyrośli obaj, pan trochę dużo jest młodszy ode mnie, ale obaj wyrośliśmy w komunizmie, prawda? I jak się szło do sklepu i się pytało, czy jest piwo, to czy tam ser właśnie, o żółty ser będzie lepszy. Jest, nie to biorę. Tak. I bez względu na to jak. Bez względu na to jak, tak prawda? Było, tak. No dobra, no ale to nie jest ten towar z czasów komunizmu. Edukacja to nie jest ten towar. To jest trochę inny towar. O. Tylko, bo ja prawdę mówiąc, ja jestem kompletnym laikiem w sprawie systemu edukacji. Nie wymądrzam się w tej sprawie. Nie mam dzieci, więc też to nie jest jakby moja prywatna sprawa. Natomiast mój syn był drugim rocznikiem, który kończył gimnazjum. Ja nie byłem wielkim miłośnikiem, żeby było jasne. Natomiast myśmy się nauczyli pracować z gimnazjalistami. To jest najważniejsza rzecz. Ja mam wrażenie, że tak naprawdę, może się mylę, ale tak naprawdę to nie ma znaczenia, czy ta szkoła, do której chodzi to dziecko, to się nazywa gimnazjum, liceum, podstawówka, czy cokolwiek innego. Najważniejsze jest to, jakiej jakości są nauczyciele, którzy uczą. Ja na przykład swoich nauczycieli miałem paru dobrych, większość miałem beznadziejną, miałem strasznych nauczycieli.
No, tak jak a mimo to wyrosłem na człowieka. Ale... no nie, to takie, takie mówienie, jeszcze zdania to takie mówienie, bił mnie tata, więc i wyrosłem na człowieka, więc ja też będę bił. Spokojnie, to jest, na takie argumenty to trzeba uważać bardzo. Oczywiście żartuję trochę, no, ale prawda jest taka, że najważniejsze w systemie edukacji jest to, czy jest dobry nauczyciel, a nie to, czy szkoła się nazywa tak czy inaczej. Jakie to ma znaczenie? Nie, sekundę. Nauczyciel nauczycielem, a system systemem, bo tu jeszcze są systemy, prawda? I jeszcze są pewne rzeczy do uczenia, prawda? To znaczy, jeżeli mamy system ideologiczny, to strasznie trudno potem z tego wybrnąć. Jeżeli się nie uczy różnych rzeczy bardzo przydatnych, a uczy się koniecznie historii, i to jednego typu historii, prawda? Że Smoleńsk, że Wałęsa, że Wajda jest B, no to jest zaczyna, wie pan, ja uczyłem już w takim systemie, bo jak widać, siwobrody i staruszek, uczyłem w takim systemie, kiedy mówiłem, było tak, ja jestem polonistą z wykształcenia, tak, natomiast lepiej tego na egzaminie nie mówić. No, ale to wydawało... Ale to dzisiaj pan uczniom tak mówi? Nie, dzisiaj nie, jeszcze nie. Jeszcze nie, no ale do tego powoli do tego dochodzimy, prawda? Znaczy, ja miałem tak A po co tak rozszerzamy te przedmioty ideologiczne kosztem przyrodniczych? No, ale nie możemy Taka jest powszechna opinia, że po to. I oczywiście to ale nie możemy tak mówić, że historia jest ideologicznym przedmiotem. No, historia jest może ważna, być. Polski historia ale może każdy, być. Ale każdy przedmiot może być ideologiczny. No, pewnie. No, każdy. Znowu to wracamy do tego, co ja mówię. Jak jest zły nauczyciel, to on każdy przedmiot spartoli. No. Wszystko... Czy ideologicznie, czy nieideologicznie. Ja miałem nauczycieli alkoholików na przykład. Jakie miało znaczenie, czy był to ideologiczny przedmiot, czy nie, skoro partolili wszystko, bo nie byli trzeźwi w czasie prowadzenia lekcji. To wszystko prawda. To wszystko prawda, że rzeczywiście zależy od człowieka. Jasne. To trochę jak Lenin mówimy, prawda? Kadry najważniejsze. Natomiast tutaj jest ten system, jest dosyć istotny, bo młody człowiek, jak ma te 13-14 lat, to się w nim bardzo dużo dzieje fizycznie, prawda? Faceci sobie zapuszczają pierwsze brody, a dziewczyny pierwsze piersi. I to jest dosyć istotne. Oni czasami są sami zdziwieni tym swoją fizycznością, prawda? W związku z tym, że właśnie te różne rzeczy się z nimi dzieją, to i zainteresowania im się zmieniają. Niespodziewanie dla samego siebie, prawda? I jasne, że w tym momencie należałoby oddzielić młodzież od dzieci. I to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Taki młody człowiek, jak jest w tej ósmej klasie, jest traktowany tak samo jak ten pierwszak. I on ma inny status wtedy, prawda? On jest ma status dziecka. Ale dlaczego jest traktowany tak samo? Przecież to też jest... Ja cały czas wracam do tego, to jest tylko kwestia ludzi. Ale to jest kwestia... Nie wiem, czy pan pamięta, jak pan był bardzo młodym człowiekiem. Świetnie pamiętam podstawówkę. Podstawówkę. Świetnie, jak pan dostał pierwszy list, w którym urzędowy i było z pana imię i nazwisko, to pan... Ja nosiłem ten list ze sobą, bo to było strasznie ważne. Ktoś uznał, że ja jestem osobą. Prawda? Urząd uznał, że jestem osobą. Ja miałem ukończenia przedszkola. No proszę. Do dzisiaj. No właśnie. I tutaj w tym momencie gdzieś tam jakiś urząd, państwo naznaczyło mnie jako człowieka już awansującego, właśnie skończyłem przedszkole, skończyłem podstawówkę, skończyłem gimnazjum, skończyłem liceum. To strasznie ważne rzeczy są. Skończyłem, prawda? Już nie jestem tym dzieciakiem pierwszoklasistą. Ten pierwszoklasista to jest zupełnie inny... No tak, ale to jest też kwestia. Ja na przykład się czułem bardzo dorosły w ósmej klasie podstawówki, ale wynikało to z tego, że po pierwsze miałem... No bo to najstarsza klasa. No najstarsza klasa, ale też miałem nauczycieli, którzy mnie poważnie traktowali. Miałem też takich, którzy nie traktowali poważnie, ale byli tacy, którzy traktowali poważnie. Poza tym w tamtych czasach myśmy działali już troszeczkę w podziemiu wtedy, bo to były lata 80. Więc... Pan sugerował, że będą działali młodzi ludzie znowu w podziemiu? Być może. Nie. Uważam, że młodzi ludzie powinni coś robić społecznie. Fajnie w podziemiu działać. Ale... Nie chcę to nazwą w podziemiu, jak chcą. Ja też trochę działałem. Ale chodzi mi o to, że coś robiliśmy. Panie, tak jak działaliśmy. Jak się wspomina, to było fajne. Natomiast jak się robiło, to było różnie. No. Przecież nie będzie żadnego podziemia. Ale tak czy inaczej... Tak czy inaczej, ja cały czas uważam, że to wszystko się skupia na człowieku. I że nie ma znaczenia, etykietka nie ma znaczenia żadnego. Nie. To, że się skupia na człowieku, to się zgadzamy. I się zgadzamy stuprocentowo. Natomiast, że to nie ma znaczenia, to w tym momencie się nie zgadzamy. Okay. Bo znaczenie ma ogromne, w jakich jesteśmy strukturach.
Wie pan, to tak jak byłem na tym marszu w sobotę, ale jednocześnie nigdy nie byłem w ZNP. Dlaczego? No bo jak przyszedłem pracować do szkoły, jeszcze w tamtym ustroju, to nagle mnie zapisano do ZNP. Obowiązkowo, tak. Tak jak wcześniej mi napisano. Dzień dobry. Tak jak wcześniej mi zapisano do SZSP, jak poszedłem na studia, i z obu organizacji musiałem się wypisać. Bo nie chciałem być tak wpisany z urzędu. Być może zapisałbym się do ZNP, gdyby nie to, że mnie wpisano gwałtem. No i właśnie tak, no. Ktoś za nas decyduje. To jest ciągle tak, że ktoś za nas ale decyduje. To też dobrze. I te struktury są strasznie ważne. Mało tego, wie pan, jak coś zmieniamy, to dobrze, żebyśmy wiedzieli, po co zmieniamy i co zmieniamy. Ja nie wiem, po co to zmieniamy, poza sentymentem. Poza tym sentymentem, że ktoś tam skończył 8 klasę. Żeby było jasne, prezes Polski, tak jak ja, on jest jeszcze starszy ode mnie o rok, prezes Polski kończył też 7 klas, nie 8 klas podstawówki. Więc to jeszcze poprzedni system. Czyli możliwe, że będziemy mieli za chwilę reformę kolejną? Nie wiem. No, być może do 7-latki. Fajna była 7-latka. Mało tego, wie pan, było to przejrzyste, bo ja jak byłem w 8 klasie, to już byłem w liceum. 8 klasa to była pierwsza liceum za moich czasów. Proszę zobaczyć, jakie to przejrzyste, a nie pierwsza, druga, trzecia. Ale czy to znaczy, że, bo ja rozumiem, też czytałem wypowiedzi wielu nauczycieli, którzy mówią, że tej reformy edukacji z nimi nie przedyskutowano, że ministerstwo nie przedyskutowało. Ale poprzednio też nie przedyskutowało za bardzo. No właśnie, no to, nie, to jest... nie, to wie pan, problem jest taki, że szkoła ma dłuższą kadencję, a podstawówka ma dłuższą kadencję niż kadencja Sejmu, prawda? Tak. No i to jest problem. Mało tego, i upolityczniliśmy bez sensu zupełnie szkołę. Upolityczniliśmy ją. Znaczy tę strukturę, reformę. To jest jedna z rzeczy, na którą powinniśmy się umówić w tym ciągu. To, co powiedziałem na samym początku. Że posyła pan dzieciaka do szkoły i wie pan, jak on skończy. Mało tego, wie pan, jak on skończy następny etap, jak on skończy następny etap i następny etap. Ale to na to trzeba było się umówić. Że chodzi o szkołę, a nie chodzi o ideologię. Ale czy pan uważa, że naprawdę, że musimy robić reformę, jeżeli uważamy, że potrzebujemy reformy edukacji, znaczy, to musimy ją robić z 20-letnim, czy tam z 15-letnim wyprzedzeniem, dlatego że rodzic dziecka idącego do pierwszej klasy muszę wiedzieć, jakim on będzie uważam, w liceum. Tak uważam, tak jak zrobili Finowie. Dlaczego Finowie są tacy dobrze? A przechodzimy od tego, że w tej chwili myśmy też byli w tej czołówce światowej, jeżeli chodzi o naukę, znaczy o gimnazja. Rzeczywiście byliśmy nagle, weszliśmy, te testy PISA nagle wykazały, że gimnazja uczą. Prawda? Że czegoś uczą. One wykazały, choćby pani, moja pani minister się nie wiem jak natężała, to i tak nic tutaj z tym nie poradzi. Rzeczywiście wykazały, że rzeczywiście uczą. Ale oczywiście są drobiazgi, które trzeba było, które trzeba było zreformować. Bo wszystko nie jest idealne. No, ja uważam, że rzeczywiście tak naprawdę ten pomysł na na szkołę w ogóle trzeba obmyślić ten pomysł. Czy rzeczywiście pomysł na 3-letnie liceum jest rzecz dobry? Oczywiście to znowu mówię o swoich sentymentach. Ja byłem nauczycielem licealnym i w sposób oczywisty ten sam materiał, uczyłem go przez 4 lata, lepiej wchodził tym dzieciakom do głowy niż wtedy, kiedy uczę przez 3, prawda? Niech pan nie straszy dzieci, że będą dłużej się uczyć. Nie, ale dłużej się uczyć, bo ja wiem, ta obowiązkowa nauka. Nie wiem, czy to jest takie głupie, jak obowiązkowa nauka by trwała. System jędrzejowiczowski byłby może dobry. To znaczy 10 lat obowiązkowej nauki. Nie, obowiązkowej. Panie Łukasz, musimy skończyć w tym momencie. No widzę, już następca godny. Następca godny czeka, ale mam nadzieję, że daliśmy troszkę do myślenia. Najważniejsze rzeczy, chodzi o to, żeby były szkoły, klasy zbiorcze dla tych, którzy powtarzają, dla niezdaluchów. Walczę o to naprawdę i to jest podstawowa rzecz, żeby nie cofano uwaga. Właśnie, żeby nie cofano. Żeby nie cofano dzieciaków. Nie cofano. To, że ktoś nie zda, to często nie zda, dlatego że jest chory. I w tym momencie, jak go cofamy o 3 lata, to jest głupie. Panie Łukaszu, dzięki bardzo. Wielkie dzięki. Bardzo dziękuję.